Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 273. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: streamerzy na tegorocznym Bliskonie. Wyniki 6 tygodnia Szczelin Wyzwań: Live at Blizzard oraz Figurka Diablo na Allegro. Bliskon coraz bliżej i zamieć ujawnia coraz więcej szczegółów dotyczących tegorocznego eventu. Tym razem poznaliśmy listę streamerów, którzy wezmą udział w konwencie i będą na żywo transmitować rozgrywkę. W podobnym wydarzeniu, czyli Gamescomie w Niemczech społeczność Diablo była reprezentowana przez Queena 69 i speedrunnera Diablo 2 Mister Lame, ale niestety w tym roku na konwencie w Anaheim zabraknie przedstawicieli społeczności Diablo. Na stronie Bliza po raz szósty możemy zapoznać się z wynikami szczelin wyzwań, tym razem dla szamana. Czy coś zwraca może waszą uwagę? Jeśli o mnie chodzi to dwie rzeczy. Po pierwsze, liczba komentarzy pod kolejnymi artykułami jest coraz mniejsza, co może świadczyć o malejącej popularności tego trybu rozgrywki, a szkoda. A po drugie, cztery z sześciu serii szczelin wyzwań wygrała ta sama osoba, niejaki spaghetto. Człowiek musi mieć niezłego skilla albo naprawdę kozackie haki. To w zasadzie już nic nowego, bo profil instagramowy Life at Blizzard jest już dostępny od kilku miesięcy. Ale mimo to warto o nim przypomnieć, bo znajdziecie tam całkiem sporo fotek przedstawiających codzienną pracę w zamieci. Oprócz tego, jeśli wklepiecie tag Blizz Life, to znajdziecie ponad 1500 zdjęć wrzuconych przez różne osoby związane z Blizzardem. No cóż, można mówić o zamieci różne rzeczy, ale wygląda na to, że praca w Irvine jest całkiem fajna. Pamiętacie jeszcze edycję kolekcjonerską podstawki Diablo 3? Wielkie pudło, w którym największą atrakcją, oczywiście oprócz samej gry, była figurka mordy Diablo z pendrive'em wyglądającym jak kamień dusz. W przeciwieństwie do kolekcjonerki Rosa wielkie pudło z Diablo 3 jest już prawie niedostępne, a nawet jeśli gdzieś na nie traficie, to ceny sięgają kilkuset złotych. Dlatego może warto zainteresować się zakupem samej czachy Diablo za cenę nawet 20 czy 30 zł i w ten sposób uzupełnić swoją kolekcję. Na Allegro znajdziecie całkiem sporo takich ofert, a linki do odpowiednio przygotowanej wyszukiwarki zamieszczam pod filmem. I to wszystko w dzisiejszej 273 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. A na koniec taki niewielki, lekko śmieszny screen. Mobek, który utknął w jednym z budynków i którego nie dało się zaatakować. Podpis pod nazwą potworka to Quality Assurance Analyst, czyli pracownik działu jakości gry. Łapiecie ironię.